Witam Cię na moim kanale, ja nazywam się Bartosz Andruszko, a w dzisiejszym filmie będę chciał Ci pokazać, w jaki sposób możesz zacząć importować produkty skin za pomocą AliExpress, za pomocą Alibaby, sprzedając na Allegro. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, jest Was już tutaj prawie 1500 osób, prawie 600 filmów, shortów, dłuższych, krótszych filmów oraz live'ów. Ale te live'y niestety będę usuwał, ponieważ chcę, żeby wiedza, którą tutaj prezentuję, była aktualna. Zapraszam Cię jeszcze do obejrzenia. Tutaj było około 450 osób, tutaj było 227, 73, 131, 197, więc cały czas wbijają tu ludzie. 365, 227. Zapraszam i Ciebie. Zapraszam Cię jeszcze raz do subskrybowania. Dołącz do tej społeczności, daj lajka, napisz komentarz, tak aby YouTube informował kolejne osoby o wiedzy, którą tutaj się dzielę. A teraz już przechodzimy do wiedzy, która na pewno Ci się przyda. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, śmiało pisz. Ja na bieżąco odpowiadam. Coraz więcej osób pisze do mnie i coraz więcej osób dzieli się także swoimi przemyśleniami. Zapraszam Cię także do dołączenia do grupy na Facebooku. Tutaj Ci tylko witam. Przykładowo wejdę w jakiś film. Wejdź sobie w ten film, około 1000 osób już obejrzało. Pokazuję dla tutaj osób, jeden które produkt, dopiero który zaczynają i jeszcze nie mają tej intuicji pieniądze. Takiej możesz także zakupowej. Dołączyć do Więc pobrania jeżeli będzie to jakaś wartość, a jesteś dla nowy na tym kanale, to pierwszy rozdział daj mojej lajka, książki, napisz oraz jakiś komentarz, pozwól kursy, algorytmowi trafać dalej z zasięgami, wiele, aby wiele więcej więcej. Osób mogło Tutaj dotrzeć masz do tej link do darmowej na wiedzy. Facebooku, gdzie możesz Subskrybuj dołączyć po to, i aby pytać dostawać więcej takich i darmowych dzielić się filmów. wiedzą. Na moim kanale jest już ponad 500, pokażę Ci 81 tutaj filmów, produkt, krótkich, długich, znalazłem go, live'ów, pokazywałem go więc też w innym zapraszam filmie, Cię. Ponieważ jest to Ostatnio fajny odbył się produkt live, i ma też wiele dwa różnych live'y tak zamienników. naprawdę, Tu jest firma jeden Blend Go sprzedaży 3. online, który ma ponad Myślę, godzinę że to jest naprawdę ich własny konkretnej produkt, wiedzy ponieważ oraz ma poradnik dla osób, które fajny chciałby brand, zacząć w ma też kryptowalutach, ale nie logo wiedzą, z czym z to się jednej, z je, więc drugiej nagrałem strony, taki mały kartonik, poradnik, który będzie moim zdjęcia i darmowym sprzedaje szkoleniem, który to wiele trafi produktów. na moją Zobacz tutaj platformę ten i będziesz czarny, mógł z tego najbardziej korzystać. uniwersalny, Jako około pierwszy możesz 300 to sprzedaży w zobaczyć ciągu w 300 live'ie, dni, a później ale będzie też inne kolory podlinkowane osiągają szkolenie u darmowe niego, dla u osób, tego które nie sprzedawcy szukają jakiejś dużej wiedzy, fajnej ale ilości, tu więc jest około pół godziny 1000 konkretnego sztuk szkolenia, które miesięcznie pozwoli pewnie Ci sprzedaje. złapać bakcyla, jeśli chodzi o kryptowaluty Na i Allegro zobaczyć, czy możesz to w ogóle robić jest dla też Ciebie. dropshipping Allegro z Allegro, to jest tak zwany Dobra, pool więc dropshipping to jest mój kanał, i wpadaj sprzedawać, tutaj po jeżeli wiedzę znajdziesz naprawdę tańszy produkt, konkretną. sprzedawać Na tym kanale drożej, znajdziesz robiąc wszystko o lepszą sprzedaży miniaturę, na dodając internecie, lepszy o opis, dropshippingu, o ale to zamawianiu z nie w tym hurtowni, programie, nie w dropshipping tym Allegro filmie. na Allegro Dziś na i kanale import mam skin. taki A film, jeżeli poczekaj, szukasz, zaraz znajdę. witam Was serdecznie. Wideo. Czekaj, czekaj. O, tu masz. Dropshipping Allegro na Allegro, więc jeżeli ten sposób sprzedaży Cię interesuje, to w tamtym filmie się dowiesz. A ja Ci pokażę, jak za pomocą na przykład AliExpress, Blender, USB wpisujesz i szukasz sobie podobnych produktów. Nie musisz koniecznie ten sam produkt sprzedawać. Tutaj masz coś 5 zł, ale nie wiem, czy to będzie akurat to 5 zł. Powiem Ci, na czym polega AliExpress. AliExpress dla mnie to jest chińskie Allegro, czyli tutaj znajdziesz oferty, które wystawiają tacy sprzedawcy jak Ty, czyli kupują gdzieś u producenta i sprzedają na AliExpress. Wiele sprzedawców sprzedaje z AliExpress, ale pamiętaj, że przy imporcie, większym imporcie, potrzebujesz faktury, potrzebujesz dokumentu zakupu, aby rozliczyć sprzedaż, rozliczyć zakup z księgowością. I to jest, o tym musisz pamiętać, ponieważ w razie jakiejś kontroli, jeżeli nie będziesz mógł przedstawić dowodu zakupu, to nie będziesz mógł rozliczyć tego w kosztach. A jeżeli zrobisz większy zakup, to okaże się, że nie zapłaciłeś cła, nie zapłaciłeś VAT-u, chociaż AliExpress ten VAT dolicza, ale musisz poczytać, jakie są zasady importu, że do 150 bodajże euro to cło jest opłacane, ale powyżej już musisz sam się tym zainteresować. Pamiętaj, że
Ja nie jestem doradcą finansowym, ja nie jestem księgowym. Wszystkie swoje zakupy, wszystkie swoje decyzje związane z działalnością gospodarczą musisz kontaktować swoją księgowością, ponieważ to ona rozlicza twoje dokumenty, to ona rozlicza twoje zakupy i sprzedaże i tam musi być wszystko picabello. Więc wpisujesz sobie blender USB i szukasz sobie produktów. Tutaj ten produkt na Allegro kosztuje 259 zł, ponieważ to jest marka własna, tego nie da się podrobić, bo oni robią to po swojemu. Jest wiele innych, tańszych, nawet na Allegro, możemy tu wpisać, ale to może już być inna jakość. Zobacz, 89, ale to już jest inny produkt. Dwie osoby tylko kupiły. Tutaj masz produkt po 139 zł i tu nie, 28 osób kupiło. I dalej tu jest już właśnie tamta firma, to jest tamta firma. Widzisz, że oni się wyświetlają bardzo wysoko, ponieważ to jest fajny produkt, dobrze promują go. Jest trochę inny, ponieważ jest taki chropowaty, ale niewiele to się różni, podejrzewam, trzeba by było jeszcze sprawdzić moc. Tutaj masz pewnie jakiś bezpośrednio z Chin, tu też jest ich, ale widzisz, że można kupić to dużo taniej. Tutaj masz 219, zobaczymy, czy ktoś to kupuje, dwie osoby kupiły, więc w blenderach tamte oferty są naprawdę dobre, więc szukaj sobie na AliExpress. Tutaj widać, że wysyłka 4 zł lub za darmo na ponad 40 zł. Zobaczymy, czy to idzie kupić. Ja nie jestem teraz zalogowany, więc nie mogę. Choice day, oferta. Pamiętaj, że czasami są takie promocje, gdzie jako nowy klient możesz naprawdę za parę groszy coś kupić. Możesz korzystać także ze zdjęć tych, tutaj dołączając do aukcji na Allegro, ponieważ w Chinach nie ma czegoś takiego jak prawa autorskie. Możesz korzystać z tego dowoli i przeszukujesz sobie produkt, który nie musi być koniecznie tym produktem, który tam jest sprzedawany. Jeżeli chcesz sprowadzać z AliExpress jeszcze mniejsze ilości, to możesz spokojnie importować to z AliExpress. Tylko pamiętaj, że potrzebny jest ci dowód zakupu, inaczej nie będziesz mógł rozliczyć zakupu, a później przy sprzedaży dołączyć tego do kosztów. No i przeglądasz sobie, jakie produkty tutaj są. Wszystko to jest podobne. Sortowanie po zamówienia jeszcze możemy zrobić. Wysyłka złoty 14. Tu jest coś podobnego, 105 zł, 88, 129, darmowa dostawa. Pamiętaj, że to jest taki Allegro chiński, Allegro, czyli tutaj sprzedawcy są, a nie producenci. Dobra, przechodzimy teraz do Alibaby. W Alibabie musisz mieć działalność gospodarczą, ponieważ to już jest typowy import, tutaj musisz zapłacić transport, tutaj musisz zapłacić cło, musisz zapłacić VAT i musisz zadbać o to, żeby te produkty posiadały certyfikaty, które dopuszczą do sprzedaży w Polsce. Pamiętaj, że tu już są inne ilości, cena zależy od tego, jakie ilości będziesz importował. Przeszukujesz sobie produkty, ja to załączyłem za pomocą zdjęcia i właśnie ten produkt mi dołączono. To jest ten tańszy produkt, ale możesz tu poszukać. Ci sami producenci, którzy tu się wyświetlają, są i mają inne produkty, a jeżeli będziesz już importował większe ilości, to możesz indywidualnie dostosowywać produkty, dostosowywać wygląd tego produktu, możesz wymyślić i mogą tobie produkować twój oraz stosować markę własną, czyli karton według swojego widzimisię, różne inne etykiety, jakieś nadruki tutaj na tych produktach. Alibaba jest naprawdę właśnie dobra pod tym kątem, jeżeli już chcesz tworzyć markę własną, zamawiać większe ilości, dogadywać lepsze ceny, ceny transportu, ceny produktu,
Pamiętaj, że te ceny to nie muszą być twoje ceny zakupu. Z każdym producentem, może nie z każdym, ale to musisz szukać takiego, z którym będziesz mógł dogadać właśnie cały brand, całą otoczkę, czyli kartony, pakowanie, wysyłkę, kolory, nadruki, naklejki i dodatkowo przy konkretnych ilościach stosować rabaty, stosować ceny zakupu. Pamiętaj, przy Alibabie, mam też więcej filmów na kanale związanych z Alibabie, teraz nie będę Ci mówił, ale musisz sprawdzić. Tutaj jest dostawca zweryfikowany, czyli ktoś z pracowników lub firmy zatrudnione przez Alibabę były i sprawdzały, czy ta firma żyje. 14 lat na rynku, oceny, tu są 2 lata, widzisz, czy to jest z Chin, czy z innego kraju, no bo na Alibabie nie tylko są z Chin. Wiesz, że nie wszystkie stąd są zweryfikowane, ta jest zweryfikowana. Czasami lepiej trochę dopłacić na sam początku, jeżeli zaczynasz i być pewnym, że ta firma jest, niż dać się naciąć i płakać, że coś ci nie wyszło. Dobra, tu jest drogi ten produkt. Pamiętaj, że na Alibabie też mogą być pośrednicy, nie tylko producenci. Ale poczekajcie, coś... Dobra, odpalimy sobie ten i odpalimy sobie jakiś tańszy, ale tak, żeby był zweryfikowany. 7, 4... Dobra, może być to. OK. I teraz zobaczymy, co się otworzyło. Dobra, i tutaj masz od 0,99 do 7,89. Tu masz te wszystkie zdjęcia. Co to za produkt? Jakie ma możliwości? Co może z tego zrobić? Tu masz kolory różne. Dobra, tutaj są jeszcze. Możemy sobie to przetłumaczyć na polski. Gwarancja rok. Do czego to jest? Typ, funkcjonalność, cichy silnik. I tutaj masz czas realizacji od 1 do 500, 15 dni. To jest pewnie mowa o produkcji. 20-30 powyżej 5000 do negocjacji. Maksymalna, czyli jeżeli chciałbyś zrobić próbkę i zamówić tak zwane sample do siebie, no to musisz zamówić 5 sztuk w cenie $8 za jeden. Dostosowanie loga, czekajcie, to muszę wyłączyć. Minimalne zamówienie 1. Czyli jeżeli chciałbyś jakieś logo na to, to 1. Jeżeli chciałbyś opakowanie, to minimum 1000. Personalizacja grafiki 1. Czyli oni są bardzo elastyczni i mogą ci nawet od pierwszej sztuki zrobić jakieś. Tu zobacz, tu masz opis. Produkt bardzo dobrej jakości, polecam, idealnie zapakowany, wszystko dotarło w nienaruszonym stanie, dobrze sieka i sieka, robi świetne koktajle. I tu masz z różnych krajów, tutaj masz, nie wiem co to za mapa. Najlepsze obsługa klienta i opakowanie było super bezpieczne, otrzymano produkt. Czytasz sobie opisy, tutaj masz jakieś multimedia i filmy. Widać, że ten produkt no nie jest jakościowo jakiś najlepszy, ale może się sprzedawać. To jakaś lampeczka, wejście do USB, jakieś zestawy, co zawiera, czy możesz myć. Zobacz, wszystkie te materiały możesz wykorzystywać do później do sprzedaży. Tu masz na żywo, jak to wygląda. To jest pewnie ich oryginalne opakowanie, które możesz później właśnie edytować. Widać, że no zobacz, mają wszystkie certyfikaty, wszystkie maszyny, fabryka, możliwości transportu. Tutaj masz chyba
O, zobacz, tu masz dodatkowe pytania i odpowiedzi. Czy mogę pobrać próbki do przetestowania przed złożeniem zamówienia? Tak, ale muszą uiścić opłatę i opłaty ekspresowe, które zostaną zwrócone po potwierdzeniu kolejnego zamówienia. Jak długo możesz pakować próbki? 1 do 5 dni po potwierdzeniu płatności. Czy mogę dostosować opakowanie i logo 1000 sztuk do personalizacji opakowania? Warunki cenowe można zaoferować. Czy posiadasz certyfikaty? Jaki okres gwarancji? Roczną gwarancję. Najczęściej kupowane to jest, pewnie są ich produkty. Ja polecam zawsze przy każdorazowym zakupie, jeżeli kupujesz coś od tego na przykład producenta, to pytasz, czy ma jakieś inne topowe produkty, które może ci zaproponować, i jeżeli będziesz zamawiał próbki, to niech dorzuci i sprawdzisz, co to jest, i wtedy możesz od niego także kupować inne produkty. Dobra, tutaj widzicie jakieś inne propozycje, ale nie będziemy się w to zagłębiać. Tu możesz skontaktować się z tym producentem, tu możesz rozpocząć zamówienie. Widzisz, że tu masz w cenach 7,89. Zobaczymy, wpiszemy 1000, czy od razu ta cena się zmieni. Widzicie, tu się nie zmienia, więc najlepiej przy każdorazowym zakupie najlepiej skontaktować się z działem obsługi tego producenta i dogadywać wszystko, czyli termin dostawy, czyli warunki, cenę obudowy, transport, w jaki sposób to się robi, ile potrzebują. Zestaw akcesoriów. Czyli te zestawy akcesoriów osobno chyba się zamawia. Mówię, wszystko trzeba kontaktować. Nie bierz jako pewnik, że to tyle kosztuje i klikasz jeden i zamawiasz, tylko po prostu negocjuj ceny, negocjuj warunki dostawy. Oni najczęściej mają lepsze ceny transportów, kurierów morskich, lądowych czy kolejowych niż większość, ponieważ mają podpisane umowy i to wychodzi najlepiej, ale jeżeli masz swojego, jeżeli chcesz to robić w jakiś inny sposób, to kierujesz swój transport na tego producenta i odbierasz od nich bezpośrednio. Także podsumowując, aby sprzedawać produkty na Allegro, możesz robić dropshipping, na przykład z Allegro na Allegro, to jest pół dropshipping, szukać produktów w hurtowniach dropshippingowych, jeżeli coś ci się sprzedaje, możesz brać na stan, dogadując lepszą prowizję, lepszą cenę. Możesz zamawiać z AliExpress, ale musisz mieć produkty opłacone cłem, VAT-em. Tutaj przy mniejszych produktach te ceny już są konkretne. Musisz zwracać uwagę na koszty dostawy, ale żeby rozliczyć to w sprzedaży, musisz mieć faktury. Następnie Alibaba, to już jest, można powiedzieć, konkretny import. Tutaj szukasz produktów, dogadujesz warunki dostawy, ceny, rabaty, dogadujesz dostawy, opakowania, możesz logować przy większych ilościach, możesz tworzyć swoje brandy, swoją markę, robić kartony, naklejki, dogadywać różne produkty i korzystać z tego, co mają, jakieś topowe produkty. Możesz zamówić raz sample, które będą mówiły o jakości tego produktu, czy w ogóle chcesz zamawiać większe ilości, a jeżeli dogadujesz większe ilości, to zamawiasz transport, ale musisz wiedzieć o tym, że opłacasz cło, certyfikaty musisz posiadać, które dopuszczają w sprzedaży w Unii Europejskiej i tyle. Jeżeli będziesz miał więcej pytań, śmiało pisz w opisie. Zapraszam Cię także do subskrybowania mojego kanału, zapraszam Cię także do lajkowania, pisania komentarzy i pozwól mi to budować kanał, zasięgi, a jeszcze mogę Cię do czegoś zaprosić. Na sklep.bartoszandruszko.pl, gdzie aktualnie jeszcze, chociaż już będę zamykał, trwa przedsprzedaż kursu, który właśnie zawiera, tutaj poczytasz sobie, jakie bonusy zawiera. Możesz, zobacz, masz kurs Allegro, który jest obecnie w promocji za 599, kurs Allegro plus dropshipping za 799 i
z 2999 na 119 przed sprzedaż pakietu kursów Allegro, dropshipping i import z Chin. Więc jeżeli jeszcze będziesz na sam początku oglądał ten film i załapiesz się na tą cenę, to zachęcam Cię do przedsprzedaży. Jeżeli niestety nie kupisz w tym okienku przedsprzedażowym, to standardowa cena tego pakietu kursów wynosi 2999. Jest to jedyna w swoim rodzaju okazja, ponieważ jest to mój nowy kurs i chcę jak najwięcej osób zadowolić tym kursem w tej cenie, ale później niestety Caritas Polska nie może wiecznie trwać i cena znacznie podskoczy. Więc za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję. Lajkuj, subskrybuj i widzimy się w kolejnych filmach. Pamiętaj, że na moim kanale jest prawie 600 filmów, w których dowiesz się o sprzedaży w internecie, o sprzedaży na Allegro, o imporcie, o dropshippingu i wiele, wiele więcej. Także motywacja, rozwój i tylko to, co potrzebujesz do tego, aby być szczęśliwym, realizować się i budować swoje bezpieczeństwo finansowe. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Miłego weekendu. Do zobaczenia. Cześć.